Zabawka dla dzieci. Jesteś całkiem jak ja! Śmieciem! Partiatics! Yeah, boy! Testerka diet, testerka diet? Jakim to kanale była testerka diet? Testerka diet. No dobra, zerknijmy, czy coś wstawili z testerką diet, jak mówisz. O, 2 godziny temu! Dzień dobry. Cześć. Z więzienia uciekła. Dobra. Trening bardzo intensywny, angażuje wszystkie partie mięśniowe z góry. Mordercze, tak? Treningi. Tak. Nawet mi się zaczyna podobać. Dobrze, i teraz na drugą stronę. Zobacz, jak ładnie pracujesz na nogach. Super, i jeszcze raz. Ale ona już rok czasu te diety testuje i tak dalej. I nie wygląda, żeby coś jej tyle jak na razie pomogło, tak szczerze. Nie obrażając jej, wiadomo, tutaj mówimy tylko jak jest, rozumiesz? Tylko, że jak schudnie, to już się będzie programu mogła robić. Co ty gadasz? Słuchaj, ludzie uwielbiają tak, jak grubi ludzie chudną, plus uwielbiają, jak grubi ludzie schudną i potem mówią tak: da się schudnąć, zacz mnie! I kupują potem plany treningowe, pytają cię co jeść, potem jak nagrywasz jak schudnąć, to oglądają. To są proste triki, jak zarabiać pieniądze. Lepiej ludzie wolą oglądać takie gigantyczne przemiany, że ktoś zgubił 50 kilo i teraz jest taki, wiesz, dobrze wygląda, niż jak ktoś dobrze wygląda cały czas, że w ogóle ani nie jest gruby, ani coś, po prostu cały czas jest w dobrej formie. To się gorzej ogląda ludziom. A jak ktoś zrobi gigantyczną transformację, to od razu jest: chłopie, po całym świecie przechodzi to. Wpisz sobie, jak chłopy robią transformation 10 years. Jezu, po ile ma to wyświetleń. A wpisz sobie potem, jak Arnold Schwarzenegger mówi, jak klatę robić, to ma mniej wyświetleń. Jest! Tylko jakie to daty? To jest najnowsze, dobra, to oglądamy od najnowszego do tego, którego oglądaliśmy ostatnio. Kinga zapisała się na kroplówkę odchudzającą. Została oszukana. Ciekawe. To na kroplówkę. Tak. Właśnie z koleżanką przyszłam, we dwie chciałyśmy zrobić sobie. Ale to mam zamiar też mnie odchudzić, czy...? Nie mamy typowo odchudzających takich. Ale ona też jakoś wpływa na metabolizm, na odchudzanie, czy po prostu tylko same? Po prostu wypływa? Lepiej nas nawodni, to też, ale typowo na odchudzanie nie. Czuję się oszukana, ponieważ zapisywałam się na kroplówkę odchudzającą, a co się okazało, że tak naprawdę to nie jest kroplówka odchudzająca, tylko witaminowa. Ale co to w dupę jest w ogóle kroplówka odchudzająca? Oni wymyślają kroplówka odchudzająca, żeby ludzi jeszcze bardziej naciągnąć. Mata taneczna, jest! Oto i ona. Po co ona mówi w rodzaju żeńskim, w sensie do widzów, że jakby tylko kobiety oglądały, skoro same napalone chłopy to oglądają? Ja pier... Nie będzie działało, to ja sobie zrobię z tego spódnicę, sukienkę albo jakąś saunę odchudzającą. Będę teraz zaczynać. Tu mam takie strzałki, które pokazują mi, jak mam ruszać nogami. Właśnie do przodu, do tyłu, w bok i tak. A jeszcze są jakieś zielone. Jak tupie, ty! 16 już, mam 17. Miss, dobrze mi idzie. Nie, coś tu nie tak. 93 miss. Dobrze mi idzie. O Jezu! O kurde, na tym to by schudła, jakby tak zapieprzała. Popsujesz to! Winner! Jesteś zwycięzcą! Kurde. Nie mogę, w dupę. Dobra, dalej jedziemy, żaden, bo jest dobra. Co Egit? Egitka! Chodź tu! Proszę! Może wejdzie na swój kocyk. Egi, proszę! Proszę! No, chcę wyjść z tego pokoju. Ja pierdolę. Proszę, idź! Precz! Aj, szkoda. Gitka opluła kocyk. Ta dieta prowadzi często do frustracji i głodu. Przygotowałam sobie na śniadanie grejpfruta, awokado, pomidora i kiełki rzodkiewki, no i 2 jajka na miękko. Najzdrowszą formą jajek będą jajka gotowane, ponieważ przygotowujemy je bez dodatku tłuszczu. Jajecznica czy jaj... A najlepsze nie są takie, że wbijasz do szklanki i pijesz jak Rocky Balboa? No bo żadnej wtedy obróbki masz, praktycznie naturalne, tak jak zwierzę napada jakiegoś ptaka i mu zjada te jajka, to go przecież nie gotuje. Wtedy jesteś jak jakiś zwierz dziki, to chyba najlepsze wtedy. Mój organizm chyba źle toleruje jajka, a całe życie jadłam jajka, lubiłam jajka. Ty no,
Jak ty masz schudnąć, jak ty pół kostki masła smarujesz patelkę? No ja pierdzielę. Na kolację chciałabym zjeść jakąś zupę, ale nie słyszałam o zupie jajecznej, więc jajo sadzone będzie dobrym rozwiązaniem. Zjem to jajo i idę spać. Przecież to ma kąpiel w maśle, ty. Niby dwa jajka, ale pół kostki masła do tego, 5 kcal na noc. Wiadomo, że to jest dobry moment. Na diecie jajecznej może nam być ciężko wytrwać długo. Przede wszystkim z dwóch powodów. Jest bardzo niskokaloryczna. Po drugie, ta dieta po prostu może być dla nas nudna. Co ty pieprzysz? Patrz to! Pieprzona zdawczyni. Ja ci pokazuję. 59 różnych dań z jajka! Czujesz? To jest nudne? Co ty pieprzysz? Ziemniaki są nudne, a i tak jest 1000 dań. 59 dań z jajek! Pato! Everybody, this is Emil Stonek, editor for Basically at Bon Appetit, and this is... Pa, ile daj z jajka, ja pierdzielę! Przecież to można cały rok jeść, jak kalendarz adwentowy. Napieprzasz te miesięcznie. To jest za 2 miesiące i potem od nowa. No to coś zapomnisz, jakie jest pierwsze danie. 2 miesiące i od nowa. Bo przecież już nie pamiętasz pierwszego dania i ci nigdy to nie zdudzi. No i to jest niesamowite. Ty, co, pa, ile tych? O, szybki... Time lapse. We're gonna take these eggs and cook them in as many ways as we can possibly think of, so you can... No jak to się ma znudzić? Jajka nie są nudne. Nie pieprz głupot, dietetyczko. Jaja z mikrofali? Najlepsze są. Inga o mały włos nie zwymiotowała. To dobre pewnie. I teraz będę przygotowywać obiad. To wszystko wkładam na 10 minut do parowara. Ta ryba z warzywami na obiad to nie bardzo mi pasi. Ja nie mogę tego zjeść, bo wymiotuję zaraz. Przepraszam, ale nie da się. To jednak nie mój klimat kulinarny. Przepraszam, ale nie zjem tego absolutnie. Na moim grobie kurwa nie ma być nieczy, mają być butelki. Bo ja lubię przypraw na ostro, już mi się nudzą te jajka, już mam po prostu obrzydły mi. Dzień drugi, już ją obrzydły jaja. No jak? Co ty pieprzysz pod publikę? Dobra, napiszcie na czacie, czy wy też, nie wiem, jesz drugi dzień jajka i już nie możesz na nie patrzeć, to bez przesady w dupę, no. Ja bym mógł tydzień z rzędu jeść McDonalda i bym dalej go jadł, bo już tak nieraz robiłem. Co to za różnica? Jajko to jak McDonald's. Codziennie wpieprzesz, jest dobrze. Poza tym jajka też często jem, zwłaszcza ostatnio, bo mniej fast foodów żrę, a sam robię więcej. To często jajka se opieprzę, ale mieszam je z różnymi rzeczami. Jak ona wpieprza ciągle surowe jaja, jak Rocky Balboa, albo ciągle z patelki usmażone, no to nie ma się co dziwić, że to się jej znudziło, jak nic z tym nie robi. Dwa jajka na miękko, rzodkiewka i pół grejpfruta. Co to jest? Jak to jest jajko na miękko? Co to jest? Pieczywa. Ja nigdy nie ogarniam, jak to się nazywa wszystko. Ale zaraz może pokażę. A, takie. Szkoda, że nie ma tutaj bułeczki tak z masełkiem chociaż. Jadła mandarynki, pół banana i ja. Nie, no to nie ma sensu. Jak ona ma niby utrzymać tą dietę dłużej? Patrz, dzień drugi oglądaliśmy przed chwilą, gdzie już nie mogła wytrzymać z tą dietą. Jak ona ma to wytrzymać, skoro normalnie wpieprza ze 100 tysięcy kalorii dziennie i ma się przerzucić na jedzenie 500 kalorii dziennie? No jak ma to zrobić, żeby tego nie porzucić po 2 dniach? Nie jest to możliwe po prostu, wyobraź to sobie. No nie jest to możliwe, chyba żeby tylko spała, budziła się i zjadała i potem znowu spała do następnego posiłku, to może wtedy. Postanowiła sprawdzić, czy schudnie na diecie opartej na jajkach. Żeby szybciej gubić swoje kilogramy, więc wymyśliłam, że tym razem będę stosować dietę jajeczną. Polega ona na tym, że jem 5 posiłków dziennie i na 3 główne jem jajka. 6 dziennie. Do woli mogę jeść warzywa, ile dusza zapragnie. Na przekąski owoce i obowiązkowo jeden... No to co za problem, żeby żarła do tych 6 jajek 4 kilo ziemniaków dziennie? Co to jest za problem? To byś ciągle chodziła napieprzona żarciem i by schudła, bo ziemniaki prawie kalorii nie mają. Co za problem? Żrej te 5 kilo pyrów, no ja pierdzielę. A nie jakieś diety z dupy na macie tanecznej. Winer pieprzony. I po tym tygodniu powinnam schudnąć teoretycznie 5 kg, no to jest bardzo dużo. 134 kg. No blisko byłem, czyli to nie było ofensywne, co mówiłem, że waży 150.
Mam nadzieję, że będzie o 5 dni. To było prawdziwe akurat. O, to już poniżej 130 bym zeszła. To... Czemu w ogóle zwolnili tą drugą dietetyczkę? Była taka blondynka, pamiętacie? Chyba. Albo inne miała włosy, nie pamiętam teraz. Jak się tak skupię, żeby sobie przypomnieć, to nie pamiętam jakie miała. Ale tak mi się wydaje. Czemu ją zwolnili? Bo przytyła. Ciekawą opcją jest wykorzystanie jajka jako przekąski. Jeśli zgłodniejesz w ciągu dnia, to zamiast wybierać batony, drożdżówki czy kanapki, schrup sobie na przykład paprykę i gotowane jajko. Kto tak robi? Bądźmy poważni w dupę. Kto zamiast batona wpieprzy ci jajko? Chyba ktoś serio zdesperowany, żeby serio na siłę schudnąć. A, tytuł. Kinga chciała pozbyć się obwisłej skóry z ramion. Fajna. Plecy, bicepsy i mięśnie palców, których na co dzień się tak nie używa, chyba że się odkręca dużo słoików. Oj tak, bo od mamy przywożę. No więc właśnie. Pelikany też się ćwiczy od tego? Kręcenie na łące. Pelikany w dupę. Jaka nazwa na to? Macie pelikany, czy jesteście nie tacy grubi? Nie. Łokie to ćwiczy na walkę. Więc imprezujesz. Najbardziej dziwna impreza, jak uznasz. To jest impreza, ale w dół. Ale impreza. No właśnie, ona nie idzie w górę. Lepiej patrz, Pudzian ma lepsze ćwiczenie. Znowu ci muszę przykłać. Ale patrz, pisujesz tak. Pudzian, dzień dobry. Pa, Pudzian ma dopiero ćwiczenie, jakaś spieprzona impreza, zobacz to. Troszeczkę więcej wytrzymałości tlenu, trochę zrobiłem. 60 kilo, 40-50 ruchów. No to jedziemy, samo się nic nie zrobi. To jest ćwiczenie, jakiś hula hop impreza pieprzona. Widzisz? No, tak trzeba ćwiczyć, hula hop, ty pieprzony hula hop. 60 kilo i dzień dobry mówisz, przy okazji się kultury trochę uczysz. Każdy, jeszcze nie spotkałam osoby, która przy odpowiedniej determinacji nie nauczyłaby się w końcu hulać. Dobra, dzień dobry z Pudzianem. Kinga schudła, dieta przyniosła efekty, Jezu! Przerywanego postu i mam duży problem, bo o 20 powinnam zjeść dzisiaj ostatni posiłek, a zaraz wychodzę na imprezę. Chyba Ramadan ma. Wystarczyło religię zmienić, żeby schudnąć. Nie wiem. Słuchajcie dziewczyny, jest druga nad ranem, wracam właśnie z imprezy. Fajny ten post przerywany, robisz co chcesz, pijesz co chcesz, jesz co chcesz, tylko później 16 godzin postujesz. Jest ona i co? Zupełnie inna? Mówiłem ci, że taka była wcześniej i co? Siódmy dzień, wczoraj jakoś wytrwałam, dzisiaj też. I słuchajcie, wiecie co zrobiłam, żeby wytrzymać do godziny 12 ze śniadanie? Poszłam na długi, długi spacer, żeby być jak najdalej od lodówki. Wielkie ważenie. O, 134,1. Ciężko zaprzeczyć, że to jednak działa. Czyli schudłam ponad kilo. Ale fake, widać, że na jednej nodze stanęła, żeby mniej było. To jest fake, druga noga na ziemi jest. Nie no, w dupę, po co tak oszukujecie w tym programie? Ja chcę naprawdę schudnąć. Kinga przyznała, dlaczego boi się schudnąć. No dobra, pokaż. Chcę, ale niedużo. Ile chciałabyś kilogramów zrzucić? Około 50. To jest niedużo. 50 kilo. To tyle, co ta wersalka za mną waży chyba. Nie no, wersalka może waży 60 powiedzmy. Kurde, taka z rączkami waży 35 kilo! Ty, to taka napa 30 kilo waży? Odjąć w pamięci? Ja pierdzielę, a ona chce 50 zrzucić. I mówi, że to niedużo. 50 kilo, a waży 130, to ile by było? 80? 80 kilo by ważyła. Niby lepiej, ale 80 to i tak chyba by było sporo. W sensie, wiesz, dobrze by było dla niej, nawet bardzo dobrze. Ale i tak sporo, tak mi się wydaje. Ona chce zrzucić dwie kanapy. Taka zagrywka psychologiczna, bo żeby zrzucić 50 kilo, to się wydaje serio fest dużo. Ale jak sobie powiesz tak, ja chcę zrzucić tylko dwie kanapy. Od razu ci tak w głowie układa, jakie to jest proste. Co to są dwie kanapy? Boję się, że jak schudnę, to zostanę też inaczej może przez ludzi odbierana. Dwie kanapy, twoja otyłość nadaje ci jakby tożsamość. Boisz się, że staniesz się innym człowiekiem, tak, tak mam to rozumieć? Takim gorszym człowiekiem. Gorszym człowiekiem by była. Polakiem drugiego sortu. Pistacjowy Joe, dziękuję bardzo. Pistacje, super orzechy. Pistacje są fest dobre, ale są drogie w Luj. Może mi ktoś powiedzieć, czemu pistacje są drogie? Mogliby zabrać 500+ i dopłacać do pistacji w sklepie, żeby dawali producentom pistacji pieniądze, żeby tańsze były w sklepach.
Chcę, Kinga, żebyś wiedziała, Lysek, że otyłość to jest choroba, którą należy leczyć, a nie z nią walczyć. Ja nie uważam się, że jestem chora na otyłość aż tak bardzo. Mm-hmm. Wiem, że to jest problem, ale nie podchodzę do tego tematu jako choroba. Odkryła poważne oszustwo. Strona produktu o nazwie Sliminator. No i właśnie wchodzę na tą stronę. W 28 dni schudniesz 14 kg. Sprawdzę w internecie zdjęcie tego profesora Tarchowskiego. Ubezpieczenie dla rzeczoznawców do spraw przeciwpożarowych. Leczenie uzależnień, proszę bardzo. Tego samego zdjęcia użyto w różnych innych... Gościu ma wiele talentów, a ona nie wierzy, że prawdziwy doktor? No właśnie, co ona? Wierzy w kroplówkę odchudzającą, a nie wierzy, że on ma tyle talentów? Ja nie rozumiem. Człowiek renesansu po prostu. I zdjęcie tego fikcyjnego profesora znajduje się w bazie zdjęć, gdzie tak naprawdę możemy sobie kupić to zdjęcie i zrobić z nim co chcemy. Każdy trafia na jogę z innego powodu, dlatego też są różne rodzaje jogi. Poka, jakieś jogina ćwiczenia. Zwyczaj z tej strony jest troszkę łatwiej, ty, ale... No nie. Ja mam nie? Tak, że nie mogę się rękoma... Nie wiem. Wiecie to ćwiczenie, że się łapiesz rękoma za plecami. Ty, ja nigdy nie mogłem się tak złapać. Jestem jakiś upośledzony w tym ćwiczeniu. W tym, nie wiem, jakieś on przykurcze. Nie wiem, spróbujcie tak teraz się złapać za plecami rękoma. Że tak tu jedna i od dołu druga. Serio, to jest popijewszone. Ja nie mogę tego zrobić, nigdy nie mogłem. Ja mam jakieś przykurcze w mózgu chyba i nie tylko. Puszczany. Oj, ale lewy pośladek. I rozciągamy. Prawy bok. Prawy pośladek w dół. Idziemy biodrami do tyłu i do góry. No, dawaj. Super. Dobrze, dobrze. Wyszło mi? Wyszło. O kurde, wyszło. Kinga podczas jogi. Nie dam rady, mam za duży dzban z przodu. Ja pierdolę. Pokaż ten dzban. Przychodzę tutaj sobie z wami pojogować trochę. Cieszę się, to twój pierwszy raz. Ten dzban. Pierwszy raz. Cieszę się, że dzisiaj jesteś z nami. Dokładnie. Zapraszam cię na matę w takim razie. Tak, ojej, coś mnie tu kłynęło. Najtrudniejsze zadanie. Żebro pękło. Co tam się stało? O, ja tak nie dam rady. Ja mam trochę za duży dzban w przodu. Tyle ile można. Tyle ile tak. Można, skłonik. Najbardziej brakowało mięsa, uległa kiełbasie. Zjem wege wędlinę sojową o smaku szynki. Mi to przypomina mortadelę. Salami uległa. Słuchajcie, ta wege szynka jest w ogóle niedobra i ja tego nie przełknę. Ketchupem polej. Wszystko z ketchupem jest dobre. Najbardziej to mi właśnie brakuje kotletów, mielonego, schabowego. Słuchajcie, ja w zamrażalniku mam jeszcze kiełbasę mrożoną od mamy, taką swojską. Którą ją wyjmę. Wege parówki. Tak, nawet takie, słuchajcie, znalazłam. Nie no, słuchajcie, niczym się nie różnią od takich zwykłych parówek, bym powiedziała. Jak parówki nie mają mięsa, to czym to się ma różnić? Niczym. Ale super. Black salami. Kurde. Remake. Remake kręcą. Ja pierdziele, idziemy z tego filmu. Kurde. Nie no, idziemy, idziemy. Odchudzające majtki. Nie wiem czy... Problem jest taki, że TVN nigdy nie dostaje plus 18, więc jak to jest plus 18, to my się dowiemy dopiero po fakcie, jak już będzie ban. No ale trudno, poświęcimy się, żeby zobaczyć te odchudzające majtki. Się gibię po pokoju. No to dobrze rozciągliwe, nie? No nie spodziewałam się, że tak wysokość to zakłada? O, Felix! Nie no, nie piszcie tak. Ja pierdziele, jesteście zabyt toksyczni. Mam powiedzieć, że gacie te zawierają serum, które ma w swoim składzie algi morskie, miłożąb japoński i witaminę E. Gacie co zawierają? To się wchłania jakoś, jak te plastrejki do fejkowe? Budzisz się za tydzień, to czarne jest, bo z ciebie toksyny wyleciały. Słuchajcie, wiosnę już mamy, ciepło się robi, w tyłek grzeje jak cholera, no po prostu to jest chyba nie jest dobry pomysł. Nie wiem, co z tym fantem zrobić. Wcale nie czuję, żebym chudła. Ty, teraz sobie tak wyobraziłem, bo to i tak jest wiadomo, ona tak, takie komediowe, wiesz o co chodzi, tu nie chodzi o efekty. Myślicie, że oni w jeden dzień to nakręcili?
ten odcinek, że niby 21 dni, ale wiesz, tego samego dnia wszystko zrobili, te pomiary i tak dalej. Mają to totalnie w dupie, bo i tak tego nikt nie zweryfikuje. No bo co to za problem? Oni muszą te odcinki napieprzeć taśmowo, jak testuje dietę ananasową, ogórkową w dupę, jajeczną, kebabową w dupę i wszystkie inne. To musi przetestować, matę taneczną musi przetestować. Inne gówno, wiesz o co mi chodzi? Dużo tego jest. Znaczy ja nie mówię, że jest tak, że je oszukują, ale tak realnie patrząc, bo tu nie chodzi o żadne efekty, tylko o to, żeby wiesz, śmiesznie było. Dla niektórych ludzi to jest zabawne. Jebem tak bezpiecznie do pierwszego guziczka, tak żebyś mogła założyć biustonosz. Może jeszcze przyjdzie pora na sukienki bez bielizny. To jest wyzwanie, co? To jest dopiero wyzwanie. Nie bez! Jezus! Bardzo ważne jest bielizna, jaką zakładasz. Nie no, żartuję, nie przestraszyło mnie to. Też... Kuszenie Jezusa. Chodź, ja w zamrażalniku mam jeszcze kiełbasę mrożoną od... Chodź, ja w zamrażalniku mam jeszcze kiełbasę mrożoną od mamy, taką swojską. Który ją wyjmę. Go. 40 dzień na poście. Wiesz, no jednak już ciężko wytrzymać bez kiełbasy. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się Polacy! Kurde! Winner!